Hej, hej, moi drodzy, w ten tajemniczy i mroczny dzień. Witam was Olga z Wielkiego Buka. Lubimy wchodzić w umysły zwyrodniałych psychopatów, prawda? Lubimy bardzo, bardzo, dlatego też myślę, że ucieszy was rewelacyjny thriller od wydawnictwa Czarna Owca, zatytułowany Czwarta Małpa J.D. Barkera. A ucieszy was, bo mamy tutaj do czynienia z fascynującym przypadkiem szaleństwa na najwyższym poziomie. Do tego wszystkiego dostajemy tutaj tuż na okładce porównanie do Milczenia Owiec, dostajemy porównanie do 7. To co? No jak myślicie, J.D. Barker dał radę? Zapraszam was na czwartą małpę, a po wszystkim dorzucę jeszcze postacie trzech najokrutniejszych psychopatów w literaturze. Od 5 lat seryjny morderca zwany przez policję zabójcą czwartej małpy sieje spustoszenie na terenie Chicago. Jego tożsamość pozostaje nieznana, a jego kolejne ofiary, młode dziewczęta, są porywane, ich języki i uszy obcinane, a oczy wyłupiane. Aż pewnego dnia pod kołami autobusu ginie pieszy, przy którym znalezione zostaje charakterystyczne pudełko z ludzkim uchem w środku i pamiętnik. Pamiętnik mordercy na dokładkę. Czy to możliwe, że mężczyzna, który zginął pod kołami autobusu, to zabójca czwartej małpy? Detektyw Porter wraz z zespołem specjalistów musi nie tylko wejść w umysł mordercy, nie tylko poznać zagmatwaną historię tego psychopaty, ale także odnaleźć jego ostatnią ofiarę, zanim będzie za późno. Pewnie większość z nas kojarzy wizerunek trzech mądrych małp, które są wizualną metaforą japońskiego przysłowia, są symbolem mądrości i ostatecznego dobra. To przysłowie brzmi: nie widzę nic złego, nie słyszę nic złego, nie mówię nic złego, co interpretuje się jako kodeks zachowania i również kodeks dobrego postępowania względem innych. Pierwsza małpka Mizaru zakrywa oczy, druga małpka Kikazaru zakrywa uszy, a trzecia małpka Iwazaru zakrywa usta. Postępowanie według zasad prezentowanych przez trzy małpy miało wyznaczać ostateczne dobro. Ale niewielu wie, że istniała oryginalnie czwarta małpa, małpa o skrzyżowanych ramionach imieniem Shivazaru, która oznaczała nie czynienie nic złego i była ostatecznym podsumowaniem zachowań swoich trzech towarzyszek. Co ciekawe, wizerunek czwartej małpy zniknął już pod koniec XVII wieku, ale to właśnie zachowanie Shivazaru, to ostateczne zachowanie nieczynienia nic złego, czynienia samego dobra, było również ostatecznym podsumowaniem wszystkiego. To właśnie zasadami czterech mądrych małp kieruje się morderca z powieści J.D. Barkera. Nie będę tutaj udawać, na początku do czwartej małpy od razu przekonało mnie hasło reklamowe, czyli mroczna i pełna nagłych zwrotów akcji powieść niczym Milczenie Owiec, pomnożone przez 7, a do tego polecajka świętej pamięci Jacka Ketchuma, którą znajdziemy z tyłu okładki, a która brzmi: fikcyjnych seryjnych morderców mamy napęczki i trzeba mieć ogromną wyobraźnię, by stworzyć nietuzinkową postać. Barkerowi się to udało. Wielbiciele gatunku znajdą tu wyjątkowy portret zabójcy, pokrętny jak sama fabuła. I w 100% się z tym zgadzam. W świecie, w którym popkultura wypluwa średnio jednego zwyrodnialca tygodniowo, którego od razu porównuje się do Hannibala Lectera, zanim jeszcze twórcy nawet dokończą swojego dzieła, to powiem wam, że J.D. Barker naprawdę sprostał temu zadaniu. Czwarta małpa to nie jest co prawda książkowe Milczenie Owiec, to nie jest też filmowe 7, ale powiem wam, że to jest thriller, który spokojnie może stać na półce właśnie obok książek samego Harrisa, dlatego że historia mordercy, zabójcy czwartej małpy ukazana przez J.D. Barkera jest absolutnie fantastyczna i naprawdę fascynująca. Wraz z głównym bohaterem wchodzimy w rodzący się umysł mordercy. Jest to historia tak specyficzna, jest to historia tak dziwna, że naprawdę robi wrażenie. Czwarta małpa nie jest powieścią dla wrażliwców, co to nie, ale nie podejrzewam, żeby wrażliwcy w ogóle sięgali po dreszczowce, bo miałoby się to z celem, no chyba że macie jakieś masochistyczne zacięcie, no tego to już nie wiem. Najlepsze jest to, że J.D. Barker osłabia nasze zmysły, więc jeśli całkowicie odpuścicie czujność, to powiem wam, że nawet do ostatniej strony będziecie absolutnie zaskoczeni. Sama bawiłam się przepysznie przy lekturze, polecam ja, poleca Jack Ketchum, więc możecie zaufać naszej podwójnej opinii i sięgać po czwartą małpę. A jeśli jeszcze będzie wam mało, to poznajcie trzech najokrutniejszych psychopatów w literaturze. Według mnie oczywiście. I pierwszy musi tutaj być Hannibal Lecter, zwany Hannibalem Kanibalem, bohater Milczenia Owiec, Czerwonego Smoka, Hannibala i Hannibala po drugiej stronie maski, czyli serii Thomasa Harrisa.
To postać fikcyjna, która stała się już absolutną legendą na taką skalę, że nawet mordercy w Polsce, seryjni mordercy, kierowali się właśnie, dokonując swoich zbrodniowych postępków, tą postacią. Drugim zbrodniarcem jest Patrick Bateman z powieści American Psycho Bretta Easton Ellisa. Jest to bohater, który jest całkowicie pozbawiony ludzkiej maski. Zwyrodniały, całkowicie odczłowieczony, ale za to otoczony całym blichtrem i najmodniejszymi, i najbardziej trendowymi przedmiotami. I to jest zwyrodnialec, który jest idealnym odzwierciedleniem naszej pogrążonej w konsumpcyzmie epoki. Patrick, można by powiedzieć, jest dość martwy w środku, a to czym zajmuje się poza godzinami pracy, kiedy wchodzi w ciemne uliczki, to o tym lepiej nie mówić na głos. A na koniec niezastąpiona, największa fanka, czyli Annie Wilkes z powieści Misery Stephena Kinga. Ona jest niczym kamienny monolit i nieuchronność losu, tak jakby pod wizerunkiem psychopatycznej, seryjnej morderczyni nie kryła się nawet kobieta, ale symbol wszelkiego zła. I to wszystko na dziś, kochani. Sięgajcie po czwartą małpę, jeśli chcecie mieć niezapomniane dreszczowe wrażenia. Za książkę raz jeszcze dziękuję wydawnictwu Czarna Owca. Dzisiaj jest właśnie premiera czwartej małpy, więc tym bardziej jest to wyjątkowa okazja, żeby o niej mówić. Zaglądajcie również na bloga, tam co prawda o czwartej małpie nie opowiadam, ale dzisiaj opowiadam o jednym z najsłynniejszych amerykańskich opowiadań grozy, gotyku, o, w ten sposób to nazwijmy. Zapraszam Was serdecznie. Pamiętajcie również, że jeśli chcecie dostawać powiadomienia o tym, co się dzieje tutaj na kanale, to musicie już klikać dzwoneczek. Tylko dzwoneczek gwarantuje, że dowiecie się, co dzieje się na Wielkim Buku. No, ja sądzę, że warto. A jeśli Wy również uważacie, że warto, to zostawiajcie łapki w górę, dawajcie znać, że Wam się podobało. Co jeszcze? Odwiedzajcie mnie na mediach społecznościowych, a my widzimy się już jutro i czas już na premiery miesiąca. Do zobaczenia, pa, pa! Thank you.